11 marca do prezydenta miasta trafiła interpelacja Zdzisława Przełomca, który jest wzburzony decyzją spółki PKS Nowa dotyczącą zawieszenia kursów rejsowych na trasie Suwałki-Warszawa. Wnioskuję o skierowanie wystąpienia miasta Suwałki z wyraźnym sprzeciwem wobec powyższego zamiaru oraz zaproponowaniem rozmów suwalskiego samorządu z przewoźnikiem w celu uchronienia mieszkańców miasta przed wykluczeniem komunikacyjnym, podnosi w interpelacji szef Suwalskiej Rady Miejskiej. Według najnowszego rozkładu jazdy podróż z Suwałk do stolicy można rozpocząć 2 razy w ciągu doby. Ale nie to jest szokujące. Według rozkładu jazdy krótsza podróż trwa 17 godzin i 43 minuty, dłuższa niemal 20. Jeśli ktokolwiek z Suwałk zdecyduje się na odwiedzenie stolicy kraju, to ruszając z naszego miasta na przykład we wtorek o 10:30, do Warszawy dotrze kilka minut po 6 rano we środę. Jadąc kursem o 15:30, Warszawę zobaczymy następnego dnia niemal kwadrans po 9 rano. Zdaniem Zdzisława Przełomca jest to nie tylko krzywdzące, ale tragiczne. Nie dość, że przebycie kilkuset kilometrów trwa tak długo, to jeszcze transport naszpikowany jest przesiadkami. Oczekiwaniem mieszkańców Suwałk i działających w ich imieniu władz samorządowych jest żądanie wycofania się spółki PKS Nowa SA z zapowiedzi wstrzymania bezpośrednich kursów z Suwałk do stolicy. Powyższa zapowiedź jest nie tylko krzywdząca, ale wręcz tragiczna dla mieszkańców miasta, którzy uczą się i pracują w innych częściach kraju lub za granicą i dzięki połączeniom bezpośrednim ze stolicą kraju mogą normalnie funkcjonować. Likwidacja bezpośrednich połączeń pozbawia część z tych mieszkańców jedynego dogodnego połączenia ze stolicą, powodując ich komunikacyjną izolację, czytamy w interpelacji. Tyle, że to już nie zapowiedź, a rzeczywistość.